Cześć! To ja. I dziś zagramy sobie w FS-a. Z tej strony oczywiście Mafia Solet, ze mną nie ma nikogo, bo no niestety święta są, nadal trwają. Dziś tak, Romorowany, dawno nie było, ja też nie pamiętam co ja tu dawno z kaskaderem robiłem. O Jezu, tyle czasu minęło, ja nie wiem, kurde, włosy w ogóle mam dzisiaj nieogarnięte, takie widzę. Ale no trudno, dzisiaj jak widzicie, oto to taka akcja piękna, będzie zbieranie słomy ZTS i dość fajna taka, nie wiem, można to powiedzieć, czesko-ruska, słowacka, samozbierająca. Jak kochani święta, piszcie w komentarzach, jak tam wam święta zleciały, no bo wprawdzie będzie to w sobotę ten lesby, ja dzisiaj mamy wtorek, ale zaraz mam gości, to tak nagrywam, wiecie, na szybkiego. Matko Boska, jak to szybko rośnie. No ale nieważne. Ważne, że mamy co nagrać, tak na szybko wpadłem, zrobiłem tutaj save'a, żeby można było to pozbierać, bo nie chciałem tego samego pola robić. I co? Z takich tu information, modification, to skończyłem typową polską wieś. Jeszcze tam małe poprawki zaraz po filmie pójdę porobić, pododaję niektóre teksturki itp. itd. poprawiam, pousuwam wszystko, no i bierzem się z Brączkiem za modpack. Więc na dniach, mam nadzieję, pojawi się seria. Może pojawi się w niedzielę, może pojawi się w poniedziałek, zobaczymy. O matko bosko, dobra, trzeba jechać, już wywalić. Jak widzicie, na jeden rządek nam to starcza. Ale dobrze, nie będę mi się chociaż nudziło. O Jezu, jaka wypchana. Że mnie tu nie rozerwało. Ale powiem wam, taką trochę formę straciłem z tego nagrywania. Kiedyś to się chciało tak odwalać, że aj tam. Kurde, przez te święta człowiek taki przejedzony, nie? Takie 10 kilo więcej. Ja już po prostu nie mogę patrzeć na mięso, na nic więcej. Trochę słodyczy mi tu zostało, ale zostawię sobie po świętach, bo już tego ciasta, tego wszystkiego to jest multum. Kochani. Ale powiem wam, że chyba najgorsze święta, nie? Nie to, że coś, ale chyba takie najgorsze. Zero śniegu, cały dzień wczoraj, pierwszy dzień świąt siedziało się w domu, siedziałem na kompie, nie było co do roboty, jeszcze chłopaków nie było, bo każdy gdzieś tam poszedł. My akurat w tym roku wypadło, że zostaliśmy w domu. Każdy gdzieś pojechał, nie było z kim się nawet spotkać. I taka lipa, no z dwojga złego lepiej w tę stronę i udało mi się skończyć mapkę, tak to nie, no także no dla was to pasuje, a no mi to tak średnio, powiem wam, że nigdy jeszcze nie miałem tak, że miałem dosyć komputera. Fakt, że wstałem tam po 11, ale jak włączyłem kompa, tak siedziałem do 12, także no 12 godzinek wykręciłem. I no tak powiem wam, że głowa to już mnie tak bolała, że mówię nie, koniec. Muszę sobie jakiegoś playaka kupić albo coś w tym stylu, żeby sobie pograć, bo tak to lipa jak cholera. I wiecie, no jest jak jest. Kurde, tutaj muszę jakoś ładnie wjechać. O Jezu, trochę w krzaczki, I'm sorry. Nie dopracowałem tego. Mój kombajnista nie za dobrze sobie poradził. Ale ja teraz poradziłem sobie idealnie, za to łapka w górę. Boże, się co chwilę boję, bo tutaj takiego Mikołaja mam na wężu wiszącego. I jak mamy dzisiaj dość wieczny dzionek, to tak wiecie, on cały czas z lewej na prawej, czasami to tak wiecie, ale to tam spokojnie ogarnie się, cały czas ktoś chodzi mi po korytarzu. Kurde, nawet spokojnie można nagrać. Dobra, lecimy sobie nadal dalej wysypywać. Co tam jeszcze? Kurde, zabolusiowo się czas wziąć, no ale to kończę typową, biorę się zabolusiowo i będziemy nagrywać z bolusiowa. Nie no, z bolusiowa mam 3 serie, także jak już tą mapę skończę, to już na razie mam spokój, fajrant. Będę mógł się zająć czymś innym. Ale fajnie to wysypuje, powiem wam. Muszę takie coś zrobić u siebie na mapie. Kozacko to nawet wygląda. Tylko że zrobiłbym coś właśnie, że sypanie może gdzieś na... A wiem co, już w typowej to zrobię. Zrobimy sobie dmuchawę taką wysoko na stodołę, żeby nam sypało słomę, także powinno być dobrze. Czekajcie, bo ja chyba sobie podniosłem. Nie podniosłem, dobrze jest. Opuściłem, więc dobrze, myślałem, że to się coś zbugowuje. Fajnie te silosy wyglądają, tak potężnie ta mapa tak to wygląda. No jak ogólnie widzicie, no tutaj jakoś sobie już radzę z tą mapką. Jedyne co, to wczoraj trochę się wziąłem. Wcześniej już aktualizowałem aktualizację Windowsa, także porobiłem wszystko, zawsze tam 2-3 dni mam takiej zmuły po aktualizacjach, żeby wiecie, to tam się wszystko dogryzło do siebie, przespało się ze sobą i inne tam stosunki powyprawiało. Dobra, już jestem, byłem zobaczyć co to się tam stanęło w ogóle. Nic, tam wyjeżdżali z garażu i trochę im drzwi poleciały, bo wiaterek. I kontynuując, mamy właśnie pełną, dobra, już wykręciłem za późno. Madafaka.
zanim mi się to tam dogryzie, no to już powiem wam, że już troszkę mi się to ogarnęło, ale wczoraj dobrze ktoś mi tam w komentarzach czytam komentarze, tak, ja bardzo czytam komentarze, większość, które da się czytać, to przeczytam i ogólnie, to zawezmę mikrofon teraz, tak, i właśnie ktoś tam napisał, żeby do karty graficznej i patrzcie, kurde, zapomniałem o tym, bardzo ważna rzecz, wbiłem właśnie w ten program, który mam, no i oczywiście wynalazłem jakieś sterowniki bardzo nowe, bo chyba z 20 teraz, albo 17, 12, także no ile tam, 5-6 dni temu, także no od tej pory mogło się to zacząć tak mniej więcej dziać, jak mi ten komputer tak zaczął zmywać, no i zrobiłem te aktualizacje, jeszcze jakieś tam coś game, coś tam było oczywiście do tej karty dołączone, to też sobie to zaktualizowałem, no i tak ogólnie biłem w FIFA, no i jednak są jeszcze te lagi, tak, ale na singlu już dałoby się radę pograć. Także myślę, że jeszcze ze 2-3 dni, jak się to wszystko jeszcze tam ze sobą, wiecie, tam tak ten, do tego i miejmy nadzieję, że pójdzie. Jak nie, no to zrobimy sobie formata, bo brat teraz po świętach wraca do domku, pojadę może na 2-3 dni, może coś uda mi się z nim nagrać. On też bardzo lubi gry komputera. O, jak on lubi grać, ma 20... O matko, 28? Nie no, bez przesady. Ze 26 lat, 27? I naprawdę, no kurde, on w WoWa to normalnie tak, wszystkie części, wszystko, nie, naprawdę. Z nim w FIFA wszystko, najlepszy brat, nie, takiego brata mieć to skarb, wszystko z komputerem zawsze mi pomoże. W końcu też informatyk. I zawsze lubię sobie tam jeździć, pamiętam zawsze każde wakacje, ferie spędzałem właśnie tam, jak byłem młodszy oczywiście. I tak jakoś mi to zleciało. Więc po prostu zobaczymy, może jakąś FIFA z nim nagrałem, właśnie też kibic Borussii Dortmund, może jakieś takie starcie w Ultimate, czy też jakiś szybki meczek, zobaczymy, pojadę sobie właśnie może od wtorku, wtorek rano, ale wróciłbym w czwartek rano, no bo Sylwester, właśnie coś na Sylwester trzeba wymyśleć, ale to się chyba ogarnie. Dobra, zaraz będziemy mieli tu pełną. Ja powiem wam, że dość fajna akcja, myślę, że na polskiej wsi też to fajnie by dość wyglądało, jak taką sumę byśmy sobie wozili. Kurde, kierownica by mi się przydała, nie? Jak ja bym sobie pograł na kierownicy, to by nawet sobie nie zdaje ta sprawa. Czekajcie, to jest od tego? Jo, to od tego, myślałem, że ten... Ja jakąś wieltonkę za sobą ciągnę, bo taka żółta. A na, bo ona ma tu takie coś. Dobra. Nieważne, nie słuchajcie mnie, ja tutaj do was rozmawiam. Ogólnie następną pracą, jeśli mi się uda Kaskiego wyrwać, oczywiście. Mam buraczki już przyszykowane, mam też do obornika przyszykowane do Gnojowicy. Jeśli nie, to samemu sobie coś nagramy. Więc ta seria raz w tygodniu, dzisiaj mamy co my mamy dzisiaj? Czwartek? Nie wiem, zobaczę, bo ona mi bardziej na niedzielę pasowała. Także nie będę miał to nagrać na niedzielę, to będziecie mieli to, tą mapkę. Ale zobaczymy. Jak nie, to coś z typowej polskiej wsi nagram, jak Brączyk nie będzie miał. Nie no, coś wymyślimy na pewno, bo wiecie, tak żeby nudy nie było. A ja mam chęć już tam, bo fajne maszynki teraz będą. Troszkę już większe. Mi się podoba ten case strasznie, ten modręki, to wszystko już na pewno jakiś sobie fajny obcykany ciągniczek wezmę. Na bolusiowo postawiłem w Ursusy, obydwa chyba z Mokrzyna, a jak nie to tam jeden taka 912, albo tam chyba było 1024, albo no coś mniejsza z tym, coś z przednim opędem chyba i jeszcze i na pewno ten duży Ursus 1614 wyszedł właśnie fajny z modem brudzenia się, także super, będzie na pewno się przyda. O, będę musiał tutaj dolecieć i sobie to pozbierać zaraz. W tym przejaździe chyba już nie zdążę. A może się zabierzemy. Nie zabierzemy się. Jednak za szybko mi to poleciało. 92. O, no kurna. Ale nie fartnie. No ale mniejsza z tym. Lecimy sobie dalej. I co jeszcze? Boże, nie chcę mi się wracać do szkoły. Jak sobie teraz pomyślę, co mnie czeka, jak się szkoła zacznie, nie? O Boże. Codziennie mamy ogólnie tylko tak, samo matematyki, geografię, polski i angielski, nic więcej. No i WF tam wiecie, no 3 godziny, jakaś tam historia i religia, tak? Ale dzień w dzień po dwie matmy, dwie geografie, dwa polskie, angol. No, także no kolorowo, naprawdę nic, tylko siedzieć i się uczyć. Ja nie mam zamiaru, nie chcę mi się za stary już jestem na naukę. Że z tego nagrywania nie ma się jakiegoś tam wykształcenia. I niby jakieś tam, wiecie, umiejętności zdobywamy. Takie rozmawiania z wami tutaj w wizażu swojego przygotowania się przed odcinkiem, przygotowania serwera na odcinek, to już jakieś tam punkty do respektu lecą, tak? Więc nie możemy też powiedzieć, że nic z tego nie mamy. Wprawdzie tutaj jeszcze polecimy sobie, mamy 10 minut, tutaj kawałek tam docięć było.
Dobra, zaraz się wymyślimy, jeszcze coś polecimy teraz, może o, te dwa takie krótkie. Ciach, ciach, dobra. Mod kamery jest, 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 jakby nie było. Bo tak widzę, że mnie trochę trzęsie. Tutaj byśmy może zebrali te wszystkie pokosy. W jeden. Dobra, wyłączymy na chwilę. No i kochani, właśnie, poczekajcie, wprawdzie... A nie, to ja dam jakiś post na Facebooku. Ogólnie to nową grupę mamy, nie wiem czy widzieliście. Mikuś tam założył jakąś. Link będziecie mieli w opisie, wbijajcie, bo naprawdę fajna grupa może być, jak będzie ogarnięcie. Przeczytajcie tam sobie regulamin, ogólnie żebyście, wiecie, później banan nie dostali, bo sporo mamy takich wykluczeń, bo wiem jak było na mojej grupie. Nie wiem co się z nią stało do tej pory. Gdyż nie wchodzę, nie mogę wejść w ogóle, nie wiem czy ona została, nie wiem jakim cudem została usunięta, chyba tak, no ale nie mam pojęcia. Albo nie wiem, została zgłoszona cokolwiek. Nie wiem czy w ogóle takie grupy mogą być zgłoszone, ale pewnie tak. I nie wiem, nie wiem, także no nie chcemy, żeby był jakiś spam u nas właśnie na tej grupie. Ogarnięte nie foty mikrofalówką, czy tam jakąś lodówką, innym urządzeniem RTV lub AGD. I dlatego też tak będziemy troszkę surowi pod tym względem, ale bez przesady, tak? Głównie FS będzie na tej grupie. Nie wiem, co tam Miki sobie jeszcze zarządził, ale tak to ogólnie będziemy wstawiać tam wszystko, nie? To co u nas związane z nami, z YouTube'em. Że taka grupa, fajny sposób, można dotrzeć do dużej liczby osób, większej niż na właśnie na fejsie, normalnym poście. I też wiecie, mam dużo ludzi, może nam się pochwalić czymś, tak? Coś doradzić, coś powiedzieć, jakieś pytanka właśnie, więc tam będziemy zadawać sobie na kolejny odcinek prawdopodobnie pytania. Zobaczymy. Wczoraj nawet szybko, bo chyba 300 członków było. Ale nie jestem pewny. Ile my tam mamy? 12 minut, jeszcze chwilę ponagrywałem, bo wiecie, nie chcę później znowu tego cały dzień renderować, bo nic nie mogę wtedy zrobić, nie? Ale myślę, że... Wprawdzie zresztą ostatnio, jak renderowałem, czyli pierwszy dzień świąt, nie, wigilię na pierwszy dzień świąt, to już nawet w miarę, bo na pasterkę jak poszedłem, to mi się chyba w półtorej godziny wyrenderował filmik właśnie taki 10-minutowy, także jednak coś z tym komputerem się dzieje w dobrą stronę, więc całe szczęście. Miejmy nadzieję, że no, obeszłoby się bez formatu, bo... Nie chce mi się tego od nowa instalować w większości. Znaczy wiecie, większość mam tam na dyskach, na tych, których nie mam Windowsa, bo tak specjalnie zawsze robię, bo format u mnie to była dość częsta sprawa i tak wiecie, no... Nie jest tragicznie. Patrzcie jak mi ładnie poszło. No nie. 98. No opłaca się wjechać, opłaca, coś tam zawsze. Złapiemy. No, jeszcze takie dwa podejścia i będziemy mieli całość. Zaraz jadę się chyba gdzieś przejechać też. Zobaczymy do której gości będziemy mieli. Całe szczęście, że się nie wbili, nie? Bo to ogólnie mała tam pojechała do apteki, bo coś jej się w palce stanęło się. O! Chyba zapeszyłem. Jak coś się pieski zaczęły już czekać, najprawdopodobniej przyjechali. Także kochani, ja dziękuję wam serdecznie za uwagę. Bożeż ty mój, co się stanęło. Czytajcie opis, tam będzie wszystko. No to co, do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się kochani, cześć!